Głęboko w lesie kryją się ciekawe ruiny. To stara, od bardzo dawna opuszczona strzelnica, dokładnie w tym miejscu. Wybraliśmy się tam oczywiście rowerami. Ruszam z osiedla Powstańców Śląskich i ścieżką rowerową przez las dojeżdżam do wiaduktów kolejowych na ulicy Wojska Polskiego. Teraz ścieżką rowerową wzdłuż jezdni przejadę na drugą stronę wiaduktu, następnie zjadę w prawo do lasu. Już po kilkuset metrach dojeżdżam do takiego leśnego skrzyżowania dróg. Niestety nie ma tutaj żadnego punktu charakterystycznego, ale to właśnie w tym miejscu trzeba skręcić w prawo. Na rozwidleniu jadę prosto i dalej, trzymając się tej drogi, po przecince już po kilkuset metrach zaczynam dostrzegać ceglaną budowlę. I wygląda na to, że nie jestem tutaj sam. Strzelnica to dość duży budynek z czerwonej cegły, od bardzo dawna nieużytkowany, choć nawet nieźle zachowany. Próbowałem znaleźć jakieś informacje na jego temat, ale w internecie właściwie nic nie ma. Ciężko powiedzieć nawet, czy jest to budowla przedwojenna, czy powstała już po wojnie i kto ją wykorzystywał. Czy była to policja, czy może służby ochrony kolei. Po drugiej stronie wyraźnie zachowały się wały ziemne, to tory, w których oddawano strzały. Jeśli wiecie coś o historii tego miejsca, napiszcie w komentarzu, chętnie się dowiem. Ruiny obejrzałem głównie z zewnątrz, lepiej nie zapuszczać się do środka. Takie miejsca lubią kryć niebezpieczne niespodzianki. Z lasu cały czas dobiegają jakieś głosy, także rozejrzałem się tutaj tylko chwilę. Wracam tą samą trasą, z tym że po dojeździe do głównej ścieżki leśnej skręcam w prawo i już po kilku minutach wyjeżdżam z lasu przy czterech wiaduktach w Azotach.